Córeczka, wchodź, córeczka. Chodź. Chodź, córeczka. Taka niespodzianka, no. Taka niespodzianka. Przywiesiłaś ojca? Nie dałeś znać. Wyszlibyśmy po ciebie. To znaczy, ja... Chodź, córeczko. Heniu, poznaj. To Urszulka, moja córka po nieboszczyku Malaku. Urszulka, poznaj, to Henryk, mój małżonek. Dzień dobry, pani. Wituski jestem. Henryk. Proszę. To może herbatki ci zrobię, co? Dobrze, żeś już wróciła. Siadaj, córeczko, siadaj. Nie była cię, to ja sobie w życiu troszkę zmieniłam. Nie chciałam ci mówić na widzeniu, żebyś się nie denerwowała. Ale żeśmy się pobrali, no i Heniu teraz tutaj mieszka. Nie wiem, co ty teraz, Urszulka. Jakie masz zamiary? Ale my z Heniem prowadzimy teraz, wiesz, taki jeden interes. Niech się mama nie tłumaczy, niech się mama nie boi. Ja tylko tak przyszłam zobaczyć. Ma się rozumieć, że tak zaraz to trudno coś postanowić. Ale dobrze, że pani wróciła. Trzeba to oblać. Ojej, jaka to wyrodna matka ze mnie. Na śmierć zapomniałam. Ty pewnie głodna, Urszulka, co? Zaraz coś przyszykuję. Niech się mama nie trudzi. Życie, życie ma jeść trzeba. Heniuś, weź te kieliszki na nóżce. A. No jak tam na wolności? Normalnie. To był pierwszy raz? No pewnie, że pierwszy. Siadaj, córeczko.
I co? Ursulka prosto z pociągu do nas? Prosto z pociągu, a dokąd miałam pójść? Daj spokój, Irenka. Przecież widzisz, że pani jest głodna. O! Trzeba polać. Zdrowie miłego gościa. To ja tu za gościa jestem. Oj, Heniuś nie chciał cię obrazić, tylko wiesz, no, myśmy tak sobie myśleli, co z tobą będzie, jak wrócisz. No bo tak, no, bez fachu jesteś, po wyroku jesteś. A wiesz, jak jest? Nie wiem, jak jest. W zakładzie uczyni mnie naprawdę i mogę pracować. Ojej, Urszulka moja kochana, no jak to dobrze, bo myśmy się z Heniem tak martwili, co z tobą będzie. Martwiliście się o to, czy wam się na łeb nie zwala. Ale Urszulka, jak ty możesz tak mówić? Tylko widzisz, no, my mamy teraz zieleniak, a na zieleniaku, no wiesz, jak jest, raz sprzedaż, raz nie sprzedaż. Nawet Heniu tak mówi, prawda, Heniuś? Ciężko nam jest, Urszulka. Bardzo ciężko. Irenka, jest jak jest. Zostanie pani Urszulka z nami, dopóki jakiej roboty nie znajdzie. A jak będzie chciała, to i dłużej. Nie, nikt nie musi mówić, co ja mam robić. Jak będę chciała, to zostanę. Jak nie będę chciała, to nie zostanę. Będzie się tu pani u nas podobało. Proszę przyjść za tydzień, ja przygotuję umowę i wyznaczę panią do odpowiedniej grupy. Do widzenia. Do widzenia. Zaraz, a może pani przyjdzie jednak za 2-3 dni? Tak, tak. Do widzenia. Załapałaś się w coś? No wiesz, na razie. A w takim razie, słuchaj, przedstawię cię. Chodź, Teśka! Chodź. Wiesz teraz, kto to jest? To jest Ulka. Ty wiesz, jaką ona miała tu ksywę. Ty za dużo gadasz? No okej. Okay. Kiedy do mnie wpadniesz? Niedługo wpadnę. Wpadnij. Wpadnij! Hej. Siemasz, królewna! Nic nie rozumiem. Wszystkie zakłady ludzi do roboty potrzebują. Pracy jest od cholery, żeby tylko ludzie chcieli. Przecież mówię mamie, że byłam w 3 zakładach. Albo potrzebują na uczniów, albo że mam papiery z więzienia, albo potrzebują do takiego szycia, co to ja niby nie umiem. A niby czego ty nie umiesz? Sama już nie wiem. Przecież widzicie, że się staram. Wszyscy tylko wilkiem patrzą. Nie wszyscy, nie wszyscy. Co? Wódka? Wódkę pijesz? Co mam robić, jak mnie krew zalewa? Ja tam myślę, że trzeba jeszcze spróbować w tej spółdzielni. A jak tam nie wyjdzie, to pomyślimy o czym innym. Thank you.
to razem. Rapa 120. Czy ja płacę? Proszę. I co? Powiedziałabym mamie co. A czego znowu chcieli? To co zwykle. Kara na fach zdobyty w pierdlu. A gdzie miałaś się nauczyć? Daj spokój, ręka. Ludzie teraz tacy są. Idę jutro na komendę. Powiem, że nigdzie nie mogę znaleźć roboty. Niech sobie robią z tym, co chcą. No może to i dobrze. No tak, tylko że oni mogą dać pani robotę tam, gdzie oni będą chcieli. A? A jak to będzie w jakiejś zapadłej wiosce, to co? Ja sobie tak myślę, jest teraz sezon, to mogłaby pani Urszulka trochę z nami porobić, co? Roboty starczy dla trojga. Przeczeka się i będziemy coś dalej myśleć. A w domu jakoś się zmieścimy, gorzej w życiu bywało. No to co? Zaczynamy od jutra? Ulka, wstawaj! W tej robocie trzeba wcześniej wstawać, kochana. To rano wstaje, temu Pan Bóg daje. Hmm? No, ruszaj się, Ulka. Pobudka! Jasna cholera. Cholera by co wzięła. To co ja mam robić? Zaraz. Mamo, co ja mam robić? Ulka, no pomóż wyniosić, no. Urszulka, chodź, pomożesz przynieść skrzynki. Przepraszam, pani Urszulka. Misiesz, chodź. No ruszajcie się szybko, co za żółwie. Ludzie czekają. Zaraz przyjedzie Wituś, przywiezie świeży towar. Co robi? O. Mamo, gdzie ja mam to postawić? Córcia, tam dawaj. Przynieś pieczarki. No kretyn, nerwowy upadł! Bardzo przepraszam, dzień dobry. To mało co, żeś pan dziewczyny nie przejechał. Oj, nie ma strachu. Przywiozłem wszystko tak, jak mówiliśmy. Dobra. Dzień dobry, pani Renu. Dzień dobry, pani Wisi, dzień dobry. Przepraszam. Dawaj, Ucia, tak. Widzę, rozwijamy interes, nowi pracownicy. Ale skąd, pani Wiciu, to moja córka? Jakoś nie miałem okazji wcześniej poznać. Mówiłbyś pan własnej kierownicy pilnował. Ulka, co ty, pan Wiciu, nie naumyślnie. Nie naumyślnie. A gdzież to się pani ukrywała? Pani pozwoli. Łapy. Ulka, wyjdź tam z przodu postaw, no. To sobie zrobimy pyszną kolacyjkę. I można będzie spokojnie w telewizor popatrzeć. Jeszcze. Ja nic nie będę jadła. Co ty? Ulka, połóż się na chwileczkę, a my sobie z Heniem przygotujemy się. Życie życiem. A jeść. Trzeba. Jeszcze jesteś tylko nie przyzwyczajona, co? Mamo, podaj mi zapałki. A zostaw te papierochy, zjedz coś lepiej.
Ulka! Chodź! Ulka! Śpi. Budzi cię, czy jak? Niech śpi na zdrowie. Dobra, Heniu, zupka? Smakuje ci? Najgorszy zawsze pierwszy dzień. Przyzwyknie. Robotna jest. Ale czy da radę? Nigdy nie była za silna. A tam się nie upasła. Ale... przyzwyczai się. Dobra, zupka. Dobra. No. Ładną masz córkę. Ulka! No prędzej pośpiesz się! Zaraz, no. Nie zaraz, zaraz, tylko zaraz. Dzień dobry. Dobry. Wpadłem rano, bo potem was trudno w domu zostać. Pani Malakowa, to znaczy pani Wituska, czy córka zatrzymała się u państwa? No pewnie, że u nas, a gdzie miała? Przyszedłem się o nią dowiedzieć, bo się do tej pory nie zameldowała. Jest teraz w domu? O co chodzi? Wiesz chyba, to znaczy wie pani chyba, że po wyjściu trzeba się zgłosić. Wiem. No to dlaczego? Szukałam roboty. Tak? No i co? Znalazłam. Kiedy? Wczoraj. Och, no to ładnie. No i gdzie się w takim razie pracuje? Pracuje się tam, gdzie dają zarobić. Na początek córka pracuje u nas. Na początek. A co dalej? Nie ma żadnego dalej, będę tutaj pracować. Rozumiem. Trzeba to jednak było zameldować. Mówiłam przecież, że szukałam roboty. Trzeba iść do Rady Narodowej, na komendę i powiedzieć, że otrzymała pani zatrudnienie w sektorze nieuspołecznionym. A poza tym pani Wituska, jako osoba z rodziny, nie może wziąć odpowiedzialności za córkę. Ale ja mogę. A tak. Pan może. To kiedy państwo będziecie? Dzisiaj. No, dzisiaj to ja nie mam służby. A to tylko u pana trzeba? No, nie tylko. A radzę przyjść i to jak najszybciej. Dobra, zrobi się. No, to ja powiem, że będziecie dzisiaj. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia, panie dzielnicowi, zrobi się to trzeba. A co tak patrzycie? Do roboty. Idźcie, idźcie, ja was dogonię. Tak, i jeszcze rzodkiewkę. Cześć. Proszę. Czy piorek? I sałatkę. Proszę bardzo. 12. No, Ulka. Co dla pani? To poproszę dwa ogórki i pół kilo jabłek. To pani? Czekałam wtedy na pani. Wszystko było przygotowane. Nie szkoda pani rąk przy takiej robocie.
Najważniejsze, jak jest dużo woczku wędzonego, prawda? 15 złotych. Ma pani już takie? Tak, mogę. Może pani jeszcze przyjść. Są miejsca. Razem 185. Tylko proszę o drobne. To musi być jednak pikant. Co dobre? Cukr. Ty, mądry. 20. Heniu, prędzej. Guzdrzesz się. La, 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 la. Heniu, płaszcz. No, a gdzie torebka? Ulka, idziemy do kościoła! Hej, no, prędzej, no, prędzej! Dzień dobry. Nie ma ich. A nic nie szkodzi. Poszli do kościoła. To dla pani. A dzień dobry. Tak, owoców trochę przyniosłem. Zawsze się w domu przydadzą. A... Nie ma pan papierosów? Ta, nie, nie palę. To szkoda. To... Ale mogę skoczyć, ileż to roboty. Przydałoby się. Tak? No to lecę. Dobry. Proszę pana, tych trzybaczki. Proszę. Są papierosy, proszę. O, i jeszcze. Gorszych śmierdziuchów nie było? No i nie wiedziałem, jakie pani pali. To trzeba się było zapytać. No tak. No dobrze, wypalę i tam. Napije się pan herbaty? Oj, z przyjemnością. No to proszę. To kiedy wrócą rodzice? Mówiłam panu, nie rodzice, a matka ze swoim mężem. A wrócą po kościele. Ma pan do nich jakiś interes? Nie, w zasadzie nie. Tak tylko spytałem. Dawno pan z nimi pracuje? Gdzieś tak od zeszłej wiosny. Ale panią poznałem dopiero teraz. Wyjeżdżała pani gdzieś?
trochę. Tak, byłam trochę urodzinna. A tak w ogóle to co pani robi? Tak w ogóle szyję. I co, nie ma pracy? Takie jak ja chcę, to nie mam, że źle szukałam. Nie boi się pani tak sama w domu? A poza tym to się pan dobrze czuje. Nie bardzo. Ostatnio coś mnie tu rwało. To niech się pan idzie leczyć. No dobrze. Do widzenia. Dzień dobry, panie Witku. Dzień dobry. Ja właśnie miałem wychodzić. O, co to, to nie. Ulka, jak to nie ugościłaś pana Witka i to przywiedzieli? Ależ skąd pani Urszula poczęstowała mnie herbatą? O, co tam herbata, mamy pyszne ciasto. Niechże pan wchodzi. Ja naprawdę dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani wie, muszę dopilnować, żeby dla starego był obiad. Do widzenia. Co tak? Tak z pracy wyszczelony? Możeś ty mu powiedziała co, czy jak? Jugosłowiańskie. Od niego? Od niego. No i co z tego, że od niego? Ty musiałaś go czymś obrazić. O, niech mama przestanie, czy ja gryzę, czy co. Gryziesz. Gryziesz i ty dobrze wiesz, o czym ja mówię. Pardon, nie mam czasu. Pana kolejka nie obowiązuje? Siema, skumulerno. Obłecko. Nie ma ochoty. Surek. 20. Widziałeś co za hołota? Pędziory. Panowie! Co to za porządki? Nie macie innego miejsca? Proszę stąd odejść. Zaraz, zaraz, szefie, to kończymy i już nas nie ma, no. Nie lej pan, bo zawołam milicję! Milicja to za mnie zrobi? Wol mu wózy. No co? Janiu, no co się dzieje? Uczciwych ludzi pracy będzie obrażał? No, 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 tak? Wol mu wie? Co będzie tu obrażał? Co tu się dzieje? Naleją mi podzieleniaki. Co? No wynocha stąd, ale już! Już wjeżdżam! Bo pomogę. Nie ma co się przejmować hołotą, panie Heniu. No, a wie pan, jak to potem cudnie. No tak. Pomoże mi pan rozładować? Już się robi. Dzień dobry, pani Remko. Dobrze, że pan przyjechał, bo z tą hołotą nie można sobie poradzić. Zawsze do usług. Dzień dobry. Wesoło się dzień zaczął. To co, jak się tak wesoło zaczęło, to można by wesoło skończyć, prawda? Zapraszam panią na zabawę. Tak? Przyjadę po panią wieczorem. Pani Renko, idę pomóc panu Heniowi. Odbiło mu czy co? Uważaj, żeby tobie nie odbiło. Co dla pana? Mamo, daj mi trochę forsy, nie mam się co ubrać. A skąd ja ci wezmę pieniądze, Ulka? Jak to przecież pracuję u was, coś mi się należy, nie? Pokaż blada jesteś. Ulka, nie mamy w domu ani grosza. Wszystko władowaliśmy w towar. Jelenka, jest gdzieś tu gazeta? Heniu, wyjdź, nie widzisz, że Ulka siedzi goła.
A, wielkie mimycy, gołej baby nie widziałem. Dzień dobry. Dzień dobry. O, jest już pan Witek. Dzień dobry, panie Witku. Dzień dobry. Zaraz Ulka będzie gotowa. Właściwie to chciałem panią przeprosić za ten żart. Za jaki żart? No, ten z samochodem. Naprawdę się przestraszyłam. Wie pani, my sobie często tak żartujemy. Myślałem, że pani wie. Dziękuję. Jak to, a pan nie pije? Nie mogę, prowadzę. Nie, no to ja nie będę sama pić. No dobrze. Ale pod warunkiem, że wypije pani ze mną Bruderschaft. To już zaczynamy sobie stawiać warunki? Więc jak? No dobrze. Nie było już białego, więc wziąłem czerwone. No, w takim razie, proszę. Witek jestem. Urszulka. Czy nie za ciężka ta robota dla ciebie? Jaka robota? Z rodzicami przy straganie. Mówiłam ci, że to nie jest mój ojciec. Nie o to chodzi, ja nie o to teraz pytałem. Ciężko, ale jak nie ma innej, to i ta jest dobra. Przepraszam, czy mógłbym skorzystać z zapałek? Proszę. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Mówiłaś, że jesteś krawcową. Naprawdę nie można w tym fachu? Nie można. Rozumiem. Gówno rozumiesz. Pójdziemy już? Tak, możemy. Nie jest tutaj ciekawie. No córcia, nie dźwigaj tego. No to idź do domu, połóż się. Idź, idź. Dzień dobry. Dzień dobry, panie Miciu. Pani Irenko, mam trochę pieniędzy. Możemy podjechać do pani? Dobrze. No to wyładujemy i lecimy, tak? O, cześć Urszula. Gdzie idziesz? Do domu. O, to cię podwiozę. Nie, dziękuję ci bardzo. Czekaj. A co z tą sobotą? Wyskoczymy gdzieś?
Możemy gdzieś wyskoczyć. Nie, to fajnie. No, cześć. Cześć. Panie Heniu. Pomoże mi pan? A proszę. Przepraszam na chwilę. Irenka i do klientów. Dziękuję, panie. Oj. Dzień dobry. Szanowani. Co to, nie poznaje mnie pani? Poznaję. Poznaję, panie Kuba. Kiedyś byłem po prostu Kuba. Słyszałem, że Ulka na wolności. A co? Nie w smak to panu? Smak. Dlaczego miałoby nie być w smak? Już pan dobrze wie, dlaczego. A co ja niby mam wiedzieć? Panie Kuba, nie rób pan ze mnie głupiej. I w ogóle to zejdź mi pan z oczu. Strasznie się pani nerwowa zrobiła. Może i nerwowa, ale dobrze panu radzę. Spierniczaj pan, a Ulkę pan zostaw. Nic panu do niej, ani jej do pana. Czy mnie coś do niej, to moja sprawa. A czy ona ma coś do mnie, to się jeszcze zobaczy. Szanowanie. Tak. Te dobre będą? Tak. Pani Renko, możemy? Tak. Tak, panie Wiciu. Geniu, to ja jadę z panem Witkiem, dobra? Dobra. Co dla pani? Sałatka. Proszę bardzo. Panie Witku. Nic nie szkodzi. Dawaj pan. Proszę, 40. Zgadza się. To ile to będzie razem z tamtymi? 420. A w przyszłym tygodniu przyniosę jeszcze trochę. Dobrze? Dobrze, panie Witku. U mnie jak w banku. Nawet lepiej. Dziękuję pani Irenko. Bo u mnie to wie, wie pan. Sam dziadek. No wiem, panie Wiciu, wiem. Idziemy. Idziemy? Aha. Ja wpadnę w sobotę, dobrze? Po południu. Umówiliśmy się z Urszulą, że wyskoczymy gdzieś, rozerwać się trochę. Rozerwać się? Żebyście tylko nie wrócili w strzępach. Ależ skąd, pani Irenko.
Gdzie się tak śpieszysz? Do domu. Cześć, królewna. Nawet się nie przywitasz? Może pomóc. Nie, nie trzeba. Po co się męczyć? Gdzie odprowadzić? Na postój. Taksóweczkami się jeździ. Nawet nie przyszłaś się pokazać. A po co? Nie miałam czasu. Na butiki masz czas. Nawet nie wiem, gdzie jesteście. Tam, gdzie zawsze. Na to wpadnę. Tam, gdzie zawsze. Znowu? Nie znasz się na babskich sprawach. A. Panią poproszę. Bardzo proszę. Czego może być, tak? No, 45. Dziękuję bardzo. Dobrze? Mamo, to ja już lecę. No, powodzenia, córcie. Pa. Cześć, powodzenia. Ten kalafiorek. Otwarte! Dzień dobry. Dzień dobry. No wspaniale. Cudownie. Naprawdę wspaniale. Możesz mi zabrać buty, bo mam świeżo pomalowane paznokcie? Ależ naturalnie. No. A, drugi. Ale spokojnie. O, jeszcze. No i już. Płaszczyk? Płaszczyk. Torebeczka? Torebeczka. Proszę. Idziemy? Idziemy. No to idziemy. Nie, dziękuję panu bardzo, ja sam. No to zdrowie. Mocna jakaś ta budka. Nie. Taka jak każda, tyle że dobrze zamrożona. Słuchaj, mówiłeś coś o dziadku, którym się opiekujesz? Ja tak mówiłem? No, wtedy, jak mi przyniosłeś te kwiaty. O, wtedy? O, tak. Tak, mam dziadka. Staruszek. Nie bardzo już może cokolwiek koło siebie zrobić. Poprosiłem sąsiadkę, żeby gotowała mu obiady. Oczywiście nie za darmo. Jak nie dopilnuję, to dam mu cokolwiek, a dziadek i tak nie pamięta, co ja. A nie lepiej by było oddać go do jakiegoś domu, gdzie miałby lepszą opiekę. A wiesz, nie bardzo mogę.
zostałem bez rodziców, to... Właściwie on się mną zajmował. Dał mi kawałek ziemi? Nie, nie. To nie byłoby w porządku. W porządku, nie w porządku, ale i ty się męczysz, ja. Czy mogę panią prosić na parkiet? A nie widzi pan, że ja jem? O, przepraszam. No. A może zatańczymy, co? Ja nie lubię takiej muzyki. O, ja też nie bardzo. No to po co mam się męczyć? No też prawda. A tę swoją posiadłość, to gdzie masz? No niedaleko, za siekierkami. O, nie mówmy teraz o dziadku, o ziemi, co? Fiu, ale żeś wybrał? No co, źle? To wygląda zjadliwie. Tak sobie myślę, co by zrobić, żebyś mogła pracować w swoim fachu. Zastanawiam się, czy mam jakichś kumpli w tej branży. O dziadku nie chciałem gadać, a do mnie się przyczepiasz. Tak, racja, tak. Tak. Jak smok. Dalej przypuszczał. Ja tylko tak niewinnie wyglądam. Wyglądasz dzisiaj bardzo ładnie. Tylko się nie zakochaj. Może jednak zatańczymy. A umiesz prowadzić? No, będę się starał. A twoja torebka? Przestępu. Przyniosę. I dokąd mnie zapraszasz? Do kongresowej, bo tam jest stryptizm. Nie gliglaj mnie tak! Nie gliglaj. A może najpierw sam zrobisz stryptizm, misiu? Bardzo proszę. Proszę bardzo. Ej, on będzie robił striptease. No, co ty, stary dziadu, chcesz gołą dupę ludziom pokazywać? Już, idziemy. Zostań. Chodź.
Tak wcześnie. Przejdziemy się trochę i wrócimy. No chodź. Chodź, chodź. Tak. No co pan? Zarebka. Proszę. Dla pani Ewy ogromna. Co jesteś? Czy ja skąd? Nie, trój zepsułam cały wieś. Ja mówiłam, że ta wódka jest jakaś oszukana. Ale tam jest już. Już? A możemy jeszcze gdzieś wstąpić? Nie, to najpierw ja nie chcę do żadnej kraty. Czekaj. Co? Tylko nie chcę, żebyś sobie coś pomyślała. Tak? Więc ten mój dziadek... A co, mam mówić dalej, czy nie? No, otóż mój dziadek bardzo lubi piwo i zawsze w domu jest parę butelek, więc gdybyś miała ochotę, to możemy wziąć taksówkę... Na chatę mnie ciągniesz? No co? No mówiłem przecież, że... Gdzie jest postój? No, tam. No to idziemy. Nie było ciebie tyle lat. Myślałam, że nie wrócisz tu. Poukładałam sobie świat. Cholera, ja z tymi kurami. No, prosiłem bardzo, sio. Prosiłem bardzo, żebyś dziadeku. Mówiłem, żeby kury zamknęła, no. Cholera, jasna. Za co ona te pieniądze bierze, no? Co? No tak. Nic. Zostaw już te kury, no jej. Chodź, idziemy. No. Czekaj. Co twoje? Nie, ta sama. Bardzo proszę. Thank you.
Co? Żyjesz? Au! Śmieją Krystię. Czemu się śmieje? No a co, mam płakać? A co to było? Dziadek. Dziadek. No gdzie on jest? Za ścianą. Co może tutaj przyjść, nie? Musiałby lecieć dookoła. Zamurowany. Zamurowany. Aj, czasem chcę mieć trochę spokoju. A poza tym śpi jak susem. Wieczorem wypiję parę piw. I mam go z głowy. Piwo. 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 Grzacik. A tu piwo. Piwko. Zaraz przyniosę. O Boże. Proszę ręcznik. Trzeba wstawać. Wstawać. Jest piwo. No. Ostatnie jakie były. Proszę. Jak smok. Pyszne. Ostatnie? Ostatnie. To dziadek się będzie wściekał. No i damy sobie radę. Która godzina? Szósta. Moi rodzice już chodzą na rzęsach. No daj spokój. Przecież wiedzą, że jesteś ze mną. A co, ty jesteś opiekun społeczny? Spokojnie, nie mamy 15 lat. Zjemy śniadanko i wtedy odwiozę cię do domu, tak? Śniadanko. Tak. Do domu. Tak. Cholera, masz rację. Siusiu. Ach, no tak. Siusiu. Chodź. Chodź, zaprowadzę cię. Rzeczy muszę wziąć. Proszę. Nie, tam. Gdzie? Proszę. Idę robić śniadanie. Grzebiesz się z tym śniadaniem dzisiaj, jak grzebiesz. Dobrze, dobrze, dziadek, zaraz. Śniadanie. Dziadek, to jest pani Urszula. Dzień dobry. Dziadek jestem. Proszę. Hmm.
Proszę. Muszę dziadkowi powiedzieć, że wypiliśmy resztę piwa. To będziesz smerdo do GS-u leciał. Nigdzie nie będę latał, bo dzisiaj niedziela. O, sakrę, no. To co ja będę pił? Tyle mojego, co sobie trochę piwa popiję. A i to mi smród zabiera. Spokojna głowa, dziadku. Odwiozę panią Urszulę. To kupię dziadkowi w jakiejś knajpie, no. Ty się martw o swoją głowę, żebyś nie zapomniał. O nie, kurzy. Dziękuję. Na zdrowie. No. A dokąd on poszedł? A bo ja wiem. Pewnie do jakiejś narzeczonej. Twoja torebka i płaszcz. Cebula, pomidory, trochę truskawki, a takie drobiazgi rozmaite. Jabłka. To ty panisko jesteś. A jak? Siliwki, kręgloni. A piwo dla dziadka smerdo? Zdążymy. Co? Ja nie byłam w żadnej rodzinie. Siedziałam. Czekaj, czekaj, zaczekaj! Tego jeszcze chcesz? Zaczekaj, zaczekaj, Urszula! Zaczekaj! Domyślałem się od początku.
cóż za inteligencja. Czekaj! Czekaj, do cholery jasnej! Zaczekaj! Urszula! Czy ty nie rozumiesz, że to, co było kiedyś, cała ta twoja odsiadka, że mnie to wszystko razem gówno obchodzi? Dziękuję za taką wspaniałą myślność! Czekaj. A skąd ty wiesz, co ja kiedyś w życiu robiłem? No? Wszystko jest w porządku. Naprawdę. Uspokój się. Naprawdę. No? Idź, bo ci tego Mercedesa ukradną. Ulka? Mhm. Ładnieście zabalowali. A co? Żal mamie? Nie bądź taka ordynarna. Cicho, baby. Złota cholera jasna, tak na śmieci ci jak w chlebie psia kredno. Co za ludzie, naprawdę. Cześć, Urszula. Dzień dobry, pani Irenko. Dzień dobry, panie Wisiu. Mam do państwa straszną prośbę. Moglibyśmy podskoczyć do pani domu? No dobrze. Jest bardzo dobry interes, potrzebuję sporo gotów. Dobrze, panie Witku, tak? Lecę. Oj, dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Heniuś! A? To zamknijcie sami, bo ja lecę z panem Witkiem. Dobra. No. Cześć, Ula. Cześć. Niech pan siada, panie Witeczku. Przeliczymy, dobrze? Tak. To razem jest 363. Tak. A może przeliczmy jeszcze raz? Tak, panie Witku. No, nie chcę być inaczej. Nic nie rozumiem, panie Witku. Nie wiem, bo może wysypały się gdzieś tam w szafie. Tak, tak. No niemożliwe, przecież sama tutaj wkładałam. Jezus Maria, no. Jezus Maria, może... Pani Irenko, na razie i tak nic nie wymyślimy. Wezmę to, co jest i... Panie Witeczku, ja wszystko zwrócę, ja wszystko naprawdę zwrócę. A niech się pani uspokoi, Jezus pani Irenko. No w końcu nie taki to majątek znowu. Panie Witeczku, Boże, taki wstyd. Tak. Pani Irenko, niech się pani uspokoi. Na pewno się jeszcze znajdą, to wtedy sobie odbiorę. Nie wiem, co się stało, naprawdę. Do widzenia, niech się pani uspokoi. Pani, panie Witeczku, Boże, taki wstyd, taki wstyd. Jezus Maria. To jest niemożliwe. Jezus.
Jesteś tu? Słuchaj, Henik poszedł jeszcze do ślusarza. Co to jest? Co się stało? Co jest? Co jest? A to jest! A to jest! A to jest! A to jest! A co to jest? Co to jest? Coś ty, dziewczyno, najlepszego zrobiła. Taka hańba! Taki wstyd! Jaki wstyd? Chodziła mi o te parę groszy, które wzięłam? A wzięłam, bo nie miałam się kto ubrać! A ty wiesz, czyje to były pieniądze? Wiesz, kogoś ty okradła? Ja okradłam? Okradłaś. Pożyczyłam! Okradłaś! Pożyczyłam! Mieszka, okradłaś! On do mnie przynosił, bo nie chciał ciągle latać do banku. W domu mał się trzymać, bo tam stary dziadek. Tu przynosił, bo tu było bezpiecznie. Taki wstyd. Urka! Urka, stój! Urka, ja mam tam! Shakespeare. Olej. Kikuj, kikuj, Tośka. Masz od kogoś ruszyć, zobacz. Tak, tak, tak. Wiesz co? Nie wierzyli, że się jeszcze tutaj zjawisz. A kto taki? No i co? Shakespeare? Królewno, tylko mnie nie pobij. Ja ciebie, żebciu. A co nowego? W porządku. Lepiej powiedz, co u ciebie słychać. Widziałem, jak cię obskakiwał jakiś gentleman. Co to za frajer? Co? Mam dla ciebie prezencik, królewno. Przypomnij sobie dawne czasy. Będzie, będzie. No,
Koszula? Cześć. Drzwi były otwarte. Co się stało? Szukam cię od 2 dni, w pracy cię nie ma. Co jest? Nie podchodzi do mnie. Coś ty, Urszulka. Ci nie podchodzi do mnie! Matka ci wszystko powiedziała, ja nie wiedziałam, że to były twoje pieniążki. Ja tylko pożyczyłam! Ale to nieważne, Urszulko, naprawdę to nieważne. Zaraz wszystko jest nieważne! Coś ty, Urszulko. Nie rusz mnie! Ciulu. Ty patałachu, ty. Nie widzisz. Nic nie rozumiesz, ty. Nic mnie nie kupisz. Dzień dobry. A dzień dobry. Kogoż to moje piękne oczy widzą? Przepraszam, ale mam brudne ręce. To dla pana. A cóż to za okazja? Co, imieniny? Nie, ale... Pan sam rozumie. A gdzie Ulka? To co teraz będzie, panie Witku? Czy? Widzi pan, Urszulka poszła do dzielnicowego i przyznała się. A niby do czego? No, do tego, co z panem zrobiła. Ze mną? A co ze mną zrobiła? A co łaskawi państwo tak mi się przyglądają? Ale to zaciąłem się przy goleniu. Proszę bardzo.
Pani Renko, proszę do środka. Pozwólcie pan. Dziękuję. To dla pana. O, dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Proszę, proszę. Proszę, panie Henry, bardzo. Mala Kurszula. Dokąd? Na wolność. Thank you.